Siema, siema, witam się z wami z żulowej pokoju, dlatego że u mnie nie ma dalej drzwi, ponieważ są w naprawie, a u żulowej są drzwi, a tam nie chciałam, żeby po prostu było za głośno, więc przyszłam tutaj. I dzisiaj taki vlog. W sumie dzień taki miał być zwykły, bo jest niedziela, więc dużo w niedzielę i tak się nie da zrobić, ale jednak mam jakieś plany, dlatego że wczoraj znalazłam sobie tak jakby losowo, przypadkowo w takiej dosyć spoko cenie botoks na włosy, czy po prostu takie odżywienie włosów. Ja tego nie planowałam jakoś robić, ale stwierdziłam, ale przyszło mi to przez myśl kilka razy i stwierdziłam, że w sumie czemu nie, bo 150 zł, jak na moje włosy ja mam dosyć długie, dosyć grube włosy, więc to jest w sumie spoko cena, tak mi się wydaje. I stwierdziłam, że przetestuję. Tak kiedyś prostowanie keratynowe właśnie też testowałam i stwierdziłam, że czemu by nie. To nie jest, to jest po prostu odżywienie. I u mnie akurat wiadomo, że odżywienie można też zrobić domową pielęgnacją, to jest oczywiste. I można o te włosy dbać. Ja mam włosy rozjaśniane, tak wiecie, miejscami. Dlatego one są ostatnio dosyć suche, szczególnie na końcach. Nie łamią się i tak dalej, ale są dosyć suche. Dlatego stwierdziłam, że w sumie to jest dobra opcja, żeby przetestować, bo rzeczywiście mogę zobaczyć różnicę, jeżeli to będzie działało. Mam trochę nie do czasu, bo ja, żeby tam zaparkować, to będzie tragedia. Co prawda dzisiaj jest niedziela, więc są darmowe parkowania, ale to tak czy inaczej nie zmienia faktu, że może nie być za dużo miejsc. Chociaż nie, no w sumie w niedzielę może będą. No nie wiem, bo to jest w centrum na Piotrkowskiej. I jeszcze muszę podjechać do paczkomatu, ale to w sumie mogę zrobić wracając. To zrobię wracając, żeby się nie śpieszyć aż tak bardzo. Żulowej wysłać paczkę na Vinted, bo ona tutaj robi teraz jakiś handel na Vinted. Zobaczcie. Patrzcie. Widzicie, ja mam tutaj rzeczy do pakowania, w sensie handel. No to są rzeczy nieużywane, nasze. Nie to, że kupuję i sprzedaję drożej, ale no po prostu jest tego bardzo dużo, ona cały czas coś wysyła i tak dalej i cały czas trzeba jej tam zawozić te rzeczy akurat jak się jedzie do paczkomatu. No i jeszcze w ogóle przypomniałam sobie dzisiaj rano, że ja wam nie powiedziałam o moich tatuażach. Słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, nie wiem czy widzieliście, ale będąc w Las Vegas ze znajomymi, można powiedzieć, po prostu tam, no, rodzina i znajomi, byliśmy właśnie w Las Vegas razem i zrobiliśmy sobie takie tatuaże razem w Las Vegas. I to był taki spontaniczny, szybki pomysł, jakiś niewymagający nie wiadomo czego, ani dużych pieniędzy, ani dużego przygotowania, bo to były tatuaże po 10 dolarów i to jest właśnie w sumie ten vibe, że to były tatuaże w Las Vegas po 10 dolarów, w ogóle what the fuck. Jak ja teraz sobie porównam, jak oni to robili, no to nie robili tego sterylnie, nie robili tego profesjonalnie, na szczęście się nikomu nie stało. I ja mam tutaj właśnie taki samolocik, no i właśnie on tak nawiązuje ogólnie tego wyjazdu do Stanów, no bo jednak to był duży taki, wiecie, w moim życiu przełom, duże doświadczenie, no. Dlatego ja sobie zrobiłam samolocik, no i każdy tam sobie zrobił coś innego, ale tam były te wzory do wyboru, nawet nie można było rozmiaru innego. Jak ja teraz widzę, to on jest zrobiony, jest taką grubą kreską zrobiony. Mógłby być lepszy, ale dobra, to nie o to chodzi i on jest po prostu jako taka pamiątka i w sumie jest też ok, bo jest styl dosyć delikatny. No i ja ogólnie mi się strasznie podoba dużo delikatnych tatuaży u dziewczyn, strasznie mi się to podoba, strasznie bym tak chciała mieć. Na rękach nie mam jeszcze, ale bardzo mi się podobają wytatuowane właśnie tak delikatne tatuaże ręce, ale jak już zrobię na ręce, to już będzie taki bardziej widoczny. Jak na razie jeszcze stwierdziłam, że coś bym zrobiła takiego, co miałam w planach. Ogólnie od jeszcze jak nie miałam 16 lat, czyli od 15 lat mniej więcej, od 15 roku życia, czyli od 5 lat, Boże święty, już mam 20 lat, nie mogę, to miałam w planach zrobić coś z żulikiem, no bo żulik ma teraz ponad 5 lat właśnie. I ja od razu, ja z nim miałam naprawdę, złapałam z nim mega więź i po prostu wiedziałam, że to jest wyjątkowy zwierzak. I miałam inne też zwierzaki i też bardzo je kochałam, wiadomo, ale jednak to jest wyjątkowy zwierzak i stwierdziłam, że chciałabym mieć coś właśnie z nim. No i myślałam, żeby zrobić jakiegoś królika, właśnie jego, na wzór żuliczka. No ale wszyscy mi to odradzali z rodziny, że znudzą mi się kiedyś króliki, nie będę miała królików i co będę miała wytatuowanego królika. Ale okej, okay, nawet kiedy znudziły mi się króliki, chociaż uważam, że to jest strasznie dziecinne podejście, to ten etap w życiu z żulikiem był dla mnie ważny, bardzo dużo mnie nauczył, bardzo dużo mi dał, bo dużo mi dał, naprawdę, żulik mi dał bardzo dużo, mimo wszystko, że to jest po prostu królik, ale ja go miałam w młodym wieku i dał mi dużo odpowiedzialności, nauki i tak dalej, przecież ja się dzięki niemu nauczyłam w ogóle oszczędzać pieniądze, pracować, bo byłam zmuszona tak naprawdę do właśnie pracy jakoś tak, do takiej, wiecie, na weterynarza i tak dalej, żeby mieć te pieniądze na czarną godzinę, więc bardzo dużo doświadczeń też mi dał, no ale przede wszystkim takiej miłości do zwierząt, takiej relacji, że ja nie sądziłam, że z królikiem można mieć taką relację, że ja się z nim rozumiem bez słów, słuchajcie, naprawdę. To brzmi abstrakcyjnie, ale no dla mnie jest to bardzo ważne, no,
stworzeniem. Osoba nie, no, ale stworzenie. No, ale dlatego stwierdziłam, że chcę coś z żulikiem. No, ale bardzo mi się podobały wzory tatuaży, takie właśnie bardziej napisy, jakieś takie delikatne. Kurde, jakoś miałam wrażenie, że jak sobie zrobię tego żula, to to nie będzie ten styl, który ja bym chciała. Plus by był to też taki, od razu musiałby być to większy tatuaż, żeby on był taki bardziej ze szczegółami, wiadomo, i tak dalej. Więc stwierdziłam, że może napis. Żulik, bo to imię w sumie jest też ikoniczne i też no fajne jest to imię, bardzo mi się dobrze kojarzy i wiadomo, jest takie kontrowersyjne trochę, no więc lubię je, ale tak żulik, mieć wytytułowany żulik po polsku, mówię, nie no, trochę wiocha. A no to wpadłam na pomysł za to, żeby to zrobić znaczkami chińskimi. No i już się zaczęłam umawiać na ten tatuaż i mówię, że mam taki pomysł, żeby znaczkami chińskimi wytatuować imię mojego królika żulik. Ale okazało się, że to tłumaczenie, które znalazłam, okazało się nieprawidłowe. I ja bym, słuchajcie, miała wytatuowane złe słowo, rozumiecie to? I mnie ten facet, z którym się to umawiałam, mówi, że nie, tak nie może być, musimy znaleźć jakieś synonimy. I mi mówi synonimy. Pijak, alkoholik, jakiś moczy gęba, jakieś takie, że mówię, nie, to jest mój żuliczek, nie może być coś takiego. A żulik to jest tak naprawdę chleb, to nie jest od razu menel. Żul, fakt, ja mówię na niego żul, więc a, zresztą on mi się kojarzy z menelem. Żulik, on się tak zachowuje, on tak wygląda, ale no ogólnie to jest chlebek. No i wiecie, i trochę beka z tego, no ale mówię, no nie, no masakra, to ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. No i w końcu już tam dogadałam się z tym ziomkiem, z którym tam się umawiałam właśnie na tatuaż, że zrobimy to jednak po polsku, no bo po polsku ma tu swój vibe to imię, ale zrobimy to w taki sposób, żeby no nie było napisane drukowanymi wielkimi literami żulik na ciele, tylko żeby to było tak ładnie zrobione, jako taki delikatny napis. I mam to tutaj pod cyckiem. Stwierdziłam, że to jest fajne miejsce. W ogóle chciałam tutaj, wzdłuż jakby żebra, ale to jest za krótki napis, żeby tak zrobić. A rozciągać go tak przesadnie, to też może byłoby słabe. Więc byłam tam właśnie, dobrałyśmy czcionkę i tak dalej, to mi robiła taka dziewczyna. Ja robiłam to ogólnie w studiu Inked w Łodzi. Tak dla osób, nie wiem, może ktoś chce wiedzieć. I jestem bardzo zadowolona. Jeszcze zobaczymy, bo czy tam nie trzeba będzie jakieś poprawki, coś tam zrobić, no nieważne. W każdym razie pokażę wam tatuaż, ale ja tutaj wam tak pokażę, bo będzie słabo widać, więc wam wrzucę zdjęcie, które właśnie zrobiła ta dziewczyna, która mi to tatuowała, więc wrzucam wam tutaj pewnie zdjęcie i przy okazji wam pokażę. I mam jeszcze drugi tatuaż, który robiłam ten sam dzień, więc byka zrobiłam sobie dwa tatuaże w jeden dzień, a to dlatego, że po prostu też go chciałam, po prostu mi się podobał, to nie ma żadnego znaczenia, po prostu mi się podobał, a jak robiłam dwa naraz, to wychodziło po 200 zł od tatuażu, a tak to by wychodziło po 300 od tatuażu, gdybym robiła osobno, więc zaoszczędziłam 200 tym samym, no nie, no bo zapłaciłam łącznie 400 ani 600 zł, jakbym osobno robiła. I tutaj mam zobaczyć tego żula. Tutaj jest ten właśnie napis. No, tak z daleka wam pokazuję, bo na zdjęciu sobie zobaczycie dokładniej. Na początku, jak ona mi to odbiła, to było bardziej niżej i bardziej po środku, ale stwierdziłam, że bardziej mi się będzie podobało troszeczkę wyżej. Nie może być też za wysoko, nie może być tak pod samym cyckiem, dlatego że figura się zmienia, zarówno same cycki, jak i ogólnie, wiecie, jakbym na przykład przytyła i by mi się obtuściło tutaj, to by się zrobiło na zgięciu i to by się wycierało i tak dalej, to by nie wyglądało dobrze, bo na zgięciu to by była żenada, więc to jest bezpieczne miejsce i no, podoba mi się, bardzo uważam, że tak delikatnie wygląda. I jeszcze mam tatuaż tutaj i to jest różyczka, taka po prostu właśnie on mi się podobał, jedynie troszeczkę zmodyfikowałyśmy, dodałyśmy kolce, ja stwierdziłam, a kolce, git, i kurde, nie wiem, czy mogę to pokazać bardzo, muszę wam tak pokazać, żeby to nie było jakieś takie zbyt rozbieranie. On jest tutaj. I również wam wrzucę zdjęcie, żebyście lepiej widzieli, również to zrobiła właśnie ta dziewczyna. No i podoba mi się, jestem zadowolona z tego, właśnie taki styl i orbity tatuaży. Chciałabym jeszcze sobie, mamy ogólnie plan zrobić dwa matchingowe z siostrami, tylko że żulowa ma 15 lat, nawet niecałe, więc no trzeba poczekać, aż ona będzie miała te 16 minimum. Chcieliśmy sobie zrobić napisy one of three, każda z nas. No i ja myślałam właśnie, żeby zrobić albo tu, bo mi się podobają strasznie napisy, albo podobają mi się też bardzo na plecach. Albo, no, nie wiem, to jest jeszcze do przemyślenia. Każda sobie zrobi w jakim miejscu chce. I mamy jeszcze jeden pomysł, ale to nie chcę zdradzać, to już jest taki delikatniejszy, ale taki jeszcze bardziej znaczący dla nas. Więc to wam, no, w przyszłości jak zrobimy, to wam oczywiście pokażę. Ale takiej wam chciałam zadejtować Bekę, że sobie wytatuowałam żulanie, no nie mogę z tego. Ale cieszę się strasznie, bo ja sobie też powiedziałam coś takiego. Jeżeli ja sobie tego nie wytatuuję, że pójdę za ciosem i tego nie zrobię, to ja tego już nigdy nie zrobię, dlatego że jeżeli on by umarł, to już tego nie zrobię. Będzie zbyt przykro, żeby po prostu, wiecie, to robić po jego śmierci, a jednak chcę mieć ten tatuaż po prostu. Wiadomo, liczę, że on będzie żył jeszcze jak najdłużej. Ale z takimi rzeczami nie powinno się raczej zlekać. Jak już się chce zrobić i jest się pewnym, no to później bym po prostu żałowała, że to nie zrobiłam, a mówię, no zbyt byłoby mi przykro robić to po tym, jak on umrze, więc
Tak zrobiłam, ale zresztą wizualnie po prostu mi się to podoba, więc to jest też dla mnie bardzo ważne. Dobra, ja lecę, słuchajcie, chciałam Wam ten update zrobić, cieszę się, że go zrobiłam, bo ja już mam tatuaż jakiś czas, a zapomniałam o tym w ogóle, że Wam nie powiedziałam, więc fajnie, fajnie, cieszę się. Słuchajcie, jakby ktoś pytał o moje back to school, moje zakupy do szkoły, kiedyś robiłam je ogromne, bo mnie to mega jarało. Teraz jest to już takie bardziej, że coś trzeba kupić, też mi te rzeczy w miarę jarają, ale nie jest takie ten, ja idę na studia, więc ja totalnie nie wiem, co ja potrzebuję, serio. Nie wiem, ja już powinnam być jakby rok temu na studiach z moim rocznikiem, ale no byliśmy w Stanach, więc idę teraz. I najbardziej mi się, najlepiej sprawdzają mi się takie zeszyty kołowe, w kratkę. Nienawidzę linii, a tam nie będzie czegoś takiego jak jakiś język polski, więc spoko. Więc myślę, że w kratkę jak najbardziej będą git. Też nie są za grube. Chciałam z przedziałkami. Ja te kupowałam w Biedrze, chciałam z przedziałkami, ale nie było. Patrzcie na ten napis. Fajny, fajny. No, więc taki, taki. Nie wiem w ogóle, ile ja tam będę miała przedmiotów, nie wiem nic. I to jest właśnie z Biedry. Ale jeszcze mam tutaj ogólnie taki zeszyt jakiś po prostu, wiecie, został mi z poprzedniego roku. On jest akurat bardzo fajny. Fajnej ma jakości, te kartki jest gruby i w ogóle ich dużo tutaj pomieści. I ma też z tyłu taką teczuszkę. A co, jakieś jeszcze doprawka, o Boże. No, w każdym razie, jego doprawka używałam. Patrzcie, ale ja byłam. I to, nie wiem, dużo nie zapisałam, ale ja akurat tego prawka się serio uczyłam wtedy, pamiętam, tej teorii. Więc sobie powyliwam po prostu te pisane kartki mi zostanie. Mam jeszcze kilka takich mniejszych zeszytów, ale wątpię, że one mi się przydadzą. Zostawiłam sobie tylko dosłownie właśnie ze 4, bo resztę dałam dziewczynom, bo one normalnie w szkole to będą potrzebowały. Jedynie co jeszcze zakupiłam, to są, czekajcie, już Wam pokazuję. Tak, zakreślacze mam troszeczkę tutaj, ale ja zakreślaczy używam akurat, to jest coś, co będę używała, więc sobie kupiłam. Przydały mi się może jeszcze kolorowe długopisy, ale dobra, nieważne. No i długopisy zwykłe, takie tym razem wzięłam. Zawsze biorę te. Czy mam tu jeszcze? O, mam jeszcze trochę. Mam jeszcze trochę, dobra, no to git, ale wzięłam właśnie też jeszcze inne. Mi to jest obojętnie, czy to jest czarny, czy niebieski, zależy do jakiego się przyzwyczaję, ale niebieski jest ok, więc mam. No i w sumie to jest tak naprawdę tyle z moich zakupów do szkoły. Myślę, że po prostu na bieżąco zobaczę, nie wiem, będę czegoś potrzebowała, to sobie to dokupię. Jakieś teczki w domu mam, segregatory też tam mam puste. Mam to takie gdzieś skoro szyty, powinnam mieć. O tam, widzicie? I mam tutaj też kartki do nich, kolorowe, więc myślę, że spokojnie, spokojnie. Ja i tak studia zaczynam od października, bo... Skąd masz tą poduszkę? Od żulowej wzięłaś, nie? No ja studia generalnie zaczynam od października, więc mam jeszcze trochę czasu, ale stwierdziłam, że w sklepach już później będzie mniej tych rzeczy właśnie takich szkolnych, dlatego kupię je teraz, już będę miała z głowy wywalone i wiecie, i będę się cieszyła wakacjami do ostatnich dni. Jezu, ten pies jest taka beka. W każdym razie w ogóle bardzo dużo osób mówi, że ona ma złe szelki i to totalnie nie są szelki docelowe, bo wiadomo, że one tam blokują stawy i tak dalej. W sensie ja nie znam się jakoś super, ale wiem, że one nie są dobre. Natomiast ona po prostu jest pies, który wymaga jeszcze bardzo dużo nauki i ona się po prostu uczy chodzić na smyczy i tak dalej, źle się zachowuje w stosunku do innych psów, więc no po prostu to jest też, wiecie, pies mojej mamy, to jest jej decyzja, ona wie, jakie są te szelki, ale no generalnie po prostu to jest pod naukę, takie szelki i docelowo pewnie będzie miała inna. I jeszcze Wam co do tych studiów tylko powiem, w ogóle nie wiem skąd na przykład jakieś drewna i rozgryzła, że w ogóle, ona jest u mnie w pokoju, dlatego że żul teraz jest przeprowadzony, bo nie mam drzwi. To jest taki update, jakbym później jakoś rzuciła ten film, żeby było wiadomo jaka sytuacja. Chciałabym w sumie zrobić może tak, żeby na przykład te zeszyty porozdzielać na dwa i... O, tak zawsze siada. I na przykład właśnie jeden mieć do dwóch przedmiotów, żeby nie nosić tyle, albo na przykład na ćwiczenia i na teorię podobno też warto robić osobne, nie wiem, w sensie na ćwiczenie, na wykłady, nie na teorię. No nie wiem, nie wiem, słuchajcie, zobaczymy jak to będzie wyglądało, sama jeszcze w ogóle nie wiem, najwyżej sobie zrobię oddziałki takimi, wiecie, kolorowymi karteczkami. Dzikusie, wyszłam właśnie i wyszłam z tej bramy i ogólnie jestem mega, mega głodna, więc umówiłam się z przyjaciółką do manekina na jedzenie i nie wiem, czy idę w dobrą stronę, ale tak mi się wydaje, że chyba tak. I ogólnie te włosy są teraz mega proste i są takie troszeczkę tutaj jakby przeciążone, dlatego że jest na tym jeszcze ten produkt, no nie, ale są tak mili się w dotyku, są tak gładziutkie, tak delikatne, no są zarąbiste w dotyku. No i mówię, są one, w ogóle ten botoks był jakby metodą na ciepło, one tam dobierały odpowiednią temperaturę, żeby do moich włosów, tam na przykład robił jeszcze jakiś test włosa i w ogóle beka. Ja mam ogólnie powiedział, że się nie, te włosy nie ciągną, nie łamią, nie kruszą, jedyne co są trochę właśnie na końcach przesuszone, no ale no tak myślałam w sumie. Bo ogólnie mi się ani nie skruszały, ani właśnie nic takiego. No ale jestem zadowolona, w sensie to trwało bardzo długo, bo to trwało ponad 3 godziny.
No ale i tak mimo wszystko myślę, że fajnie i pójdę sobie pewnie jeszcze kolejny raz. W sensie zależy, ile mi się będzie ten efekt trzymał, bo teraz też jest efekt, wiecie, dlatego, że one są wyprostowane, jakby ten produkt był wtłaczany prostowaniem, więc poczekam, aż będą już takie normalne i zobaczę, jak mi się to będzie nosiło i ile mi się będzie to trzymało. No i myślę, że jeżeli będzie git, to pójdę też na kolejne. Słuchajcie, to jest jakaś masakra. Wszyscy się pochowali, a ja idę w deszczu, w burze, wszyscy są pochowani. A ja idę, szukam auta, które nie wiem, gdzie zostawiłam. Słuchajcie, to jest jakaś masakra po prostu. Czy moje włosy oczywiście... A, masakra. Ale przynajmniej się najadłam, przynajmniej tyle. I nie wiem, gdzie zostawiłam to pieprzone auto. Nie wiem, nie mogę go znaleźć. Słuchajcie, jestem cała mokra i to gówno z włosów mam w oczach. Rozumiecie to? Nie, muszę ochłonąć, po prostu jestem cała mokra, jakbym wyszła spod prysznica. Okropieństwo.